Cześć, witam serdecznie moi drodzy na kanale Skrzydła Mazowsza. Jesteśmy dzisiaj w Radomiu w Piastowie. Jest 27 dzień kwietnia. Pokazy lotnicze zaczynają się o godzinie 13. Mają skończyć się planowo o godzinie 19. No i pierwszymi samolotami, jakie mają się pokazać na piastowskim niebie, to Limy Dwójki. Zapraszam serdecznie do oglądania dzisiejszego odcinka. Dzisiejsza impreza odbywa się na terenie Aeroklubu Radomskiego, Radom Piastów. Wiele atrakcji dla dzieci, młodzieży. Mają również być przeloty widokowe. Na razie dopiero się festyn rozpoczyna, dlatego jeszcze niewiele osób jest. No, jesteśmy w hangarze u Michała. Michał postanowił nas dzisiaj zaprosić i pokazać swój sprzęt. Silnik wymieniony na nowy. Demon prędkości. No i jest kolega Michał. Pozdrawiam. Z żoną. Zapraszamy ponownie, bo rzadko się widujemy, mimo że jesteśmy dosłownie po drugiej stronie lotniska. W powietrzu widujemy się non-stop. W sumie znamy się z Grześkiem już parę miesięcy, a widzimy się po raz pierwszy na żywo. Dokładnie. Zawsze się gdzieś tam na Facebooku, na Messengerze się rozmawia, spotyka w powietrzu, a dzisiaj pierwszy raz na żywo. No i oby tych spotkań było więcej. Dokładnie. Dzięki. Pozdrawiam. Pozdrawiam. Za staram Bartek Maciejczyk, Fundacja Eskadra. To, co Państwo widzicie w tym przedmiotu, to są dodatkowe zbiorne pytania. Każdy z nich kosztuje około 400 metrów. Starszy wyszkodzony pan Michała czy też w trudnych warunkach. Szanowni Państwo, tak Bartek Maciejczyk pożegnał się z nami, pozdrowił nas, przepływając samolot ze skrzydła na skrzydła. Nazywa się to również skoczków odpalił racę. Najprawdopodobniej będzie z racą skakał. Jest skok. Pierwszy poszedł, drugi poszedł. Szkoda, że pod słońce mało widać. Dwóch skoczków jest. Jeden otwarty, drugi otwarty. To jest Janusz Biało z Grycia, on zawsze skacza swojego technika. Trzeci poszedł. Ale muszę Państwu powiedzieć, że odezwała się w nich duża myśliwca. Atakuje od strony słońca, czyli utrudniają obserwację. I czwarty poszedł. Ale takie warunki atmosferyczne są podochrony. Tak. Z tej strony w związku z tym, nasza biało-czerwona na tle niebieskiego nieba. 230 metrów kolego. Szanowni Państwo, spot spartanowy jest chyba jedynym spotem lotniczym, może to na nazwę jeszcze, gdzie skoczkowie, gdzie zawodnicy mogą usłyszeć Państwa brawa, także nagradzajmy brawami każdego lodującego skoczka. Grupa Skyloży.
I wielkie brawa. Bardzo trudne lemowanie z taką formą. To jak Państwu powiedziałem, ona działa jak... No i Cessna 172 w powietrzu. Sierra Papa Eco Delta Charlie. Jasny zakręt.
moi drodzy, kończąc na dzisiaj pokazy, żegnam się również z Wami na tle Jaka 12. Do zobaczenia kolejnym razem na kanale Skrzydła Mazowsze.